Dzień dobry moi kochani, witam Was w bonusowym filmie i dzisiaj zrobię taką zabawę. Chciałabym, abyście z tych czterech kwiatów, które Wam pokażę, wybrali sobie po prostu ten, który Wam jakby najbardziej w sercu gra, który Wam się najbardziej spodobał, który właśnie intuicja Wam podpowiada, że musicie wybrać. Do wyboru macie cztery kwiaty: gerbera, słonecznik, bez i jaśmin. Które wybieracie? Jeżeli wybraliście gerberę, gerbera to szczęście, radość, udane potomstwo, ale też prezent, prawda, odrodzenie, narodziny lub miłe wydarzenie. Gerbera jest znakiem szczęścia i radości. Pomaga pozbyć się smutku i zapomnieć o dawnych niepowodzeniach. Jest symbolem dążenia do prawdy i wiedzy. Zapowiada również zbliżającą się niespodziankę, która może mieć pozytywny skutek. Niewykluczone, że zbliża się jakiś prezent. Gerbera zwiastuje też udane potomstwo i bardzo dobre relacje z dziećmi. Jeśli wybraliście słonecznik, to jest radość, rozkwit, lojalność, szczęście, miłość, podziw, uwielbienie, wytrzymałość, powodzenie, ale też ciepło, poprawa nastroju. Słonecznik w znaczeniu ogólnym oznacza poprawę nastroju właśnie. Jest znakiem radości, znakiem ciepła i znakiem szczęścia. Przypomina, że każde, nawet najmniej przyjemne doświadczenie kiedyś się skończy. Wskazuje, że masz szansę na powodzenie. Oznacza rozkwit, odrodzenie, zwiększoną wytrzymałość i energię do działania. Jest także symbolem lojalności i symbolem długiego życia. Jeśli wybrałeś bez, to jest wczesna miłość, duchowość, wrażliwość, zmysłowość, niewinność i wielka serdeczność. Kwiat bzu jest dobrym kwiatem wśród zakochanych. Symbolizuje nowy początek, wczesną miłość i serdeczność właśnie. Zaznacza, że zbliża się w niedalekiej przyszłości jakieś ciekawe wydarzenie, niekoniecznie związane ze sprawami sercowymi. Kwiat bzu jest znakiem rozkwitu i odnowienia. Oznacza również duchowość i dążenie do odkrycia prawdy. Przypomina, aby z serdecznością traktować innych ludzi. I jeśli wybrałeś natomiast jaśmin, jaśmin oznacza uprzejmość, czystość, ale uwaga, bogactwo, piękno, miłość, powodzenie, radość, ale też zmysłowość i delikatność. Jaśmin symbolizuje uprzejmość i powodzenie właśnie. Jest pozytywnym znakiem w miłości. Pomaga pozbyć się smutków i zmartwień. Zapowiada również dostrzeżenie ukrytego dotąd piękna oraz możliwość otworzenia się na radość z życia. Przypomina, że każdy może doświadczyć miłości, jeśli się na nią otworzy. Jest symbolem bogactwa i symbolem czystych zamiarów. I jak? Podobała się Wam wróżba? Zgadza się z tym, co się akurat dzieje w Waszym życiu albo tym, jacy jesteście? Mam nadzieję, że film się Wam podobał, mimo że taki mniej może merytoryczno-edukacyjny, ale też miły. Takimi rzeczami też człowiek żyje. Serdecznie Wam dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie i do następnego razu. Już się nie mogę doczekać wiosny, kiedy wszystko znowu z ziemi wyjdzie i będę mogła Wam pokazywać roślinki i o nich opowiadać. Ale chciałabym też mieć okazję do tych spotkań z Wami cotygodniowych, więc dlatego takie filmy lżejsze też pojawiają się na kanale. A ja żegnam Was za moich kwiatków i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo. Pa, pa!